Hej, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Maciasty i witam was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj moi drodzy znajdujemy się na stronce shadowpay.com i pokażę wam jak ta strona dzisiaj działa. Wypłacimy sobie parę skinów, sprzedamy coś, ponieważ jest to marketplace, tak jak wspomniałem wcześniej, na którym możecie kupować i sprzedawać swoje skiny do CS-a. Jak widzicie, jest tu szeroka gama różnego rodzaju skinów, które możecie sobie zakupić. No jeżeli takowe macie, to też możecie sprzedać. A strona ta posiada również bardzo fajny system filtrowania, który jest bardzo dosyć szybki, właściwie intuicyjny. Powiedzmy, chcemy sobie kupić jakąś M4, no to klikamy sobie tutaj w typ rifle, a wybieramy sobie M4, która nas interesuje, czyli na przykład w moim przypadku byłoby to M4A4, ponieważ z takowym wolę grać. I jak widzicie, mamy tutaj różnego rodzaju skiny, widać wszystko, naklejki. Możemy posegregować sobie tutaj wszystko od jakichś po prostu zniżek, jakie możemy mieć poprzez floaty. Jak widzicie, tutaj mamy gryfa M4A4 Satrak Minimalware. Tutaj mamy chociażby taką M4 z naklejkami Katowic 2014, trzema właściwie. Nie, 2015, przepraszam. Także szeroka gama różnego rodzaju tutaj, jak widzicie, rzeczy się znajduje. I my sobie, słuchajcie, powiedzmy, sprzedamy coś. Pokażę wam, jak się sprzedaje. Otóż chodzi tutaj opcję sell items. Przekierowuję was tutaj na wasze inwentory, tylko niech mi się to szybko wczyta. Dokładnie tak, i tutaj sobie wybieramy skina. Ja powiedzmy sobie bym sprzedał tego kałaszka sell. I teraz tak, discount czy jakieś tutaj będziemy mieli za jaką kwotę? Na Steamie chodzi to bodajże po około 10 zł. 2,50 to jest 9, to jest prawie 10 zł mniej więcej, tak w zaokrągleniu. Czyli ja mam akurat tego kałaszka w dosyć niskim flowcie, on tam ma 0,13. Także myślę, że mógłbym go sprzedać właśnie za te 2,50, powiedzmy. Czy jakiś dyskont robimy? No powiedzmy ten taki dyskont, o, żeby się szybciej sprzedało. 2,34 otrzymam, czyli klikam sell item. Patrzymy tutaj, możemy sobie zobaczyć, jak się inne sprzedają, za jakie ceny, jakie floaty mają. Także niech zostanie te powiedzmy 10% discountu. Kliknijmy sell item. Zaraz powinno wszystko się zrobić. Sell created successfully. I teraz musimy tak naprawdę tylko poczekać, aż się właściwie wszystko sprzeda. I tym sposobem, moi drodzy, wystawiliśmy tego kałacha na sprzedaż. Jeżeli on zostanie sprzedany, ktoś go kupi, no to wtedy nasze saldo tutaj na stronie zostanie doładowane w bardzo szybki i prosty sposób. A jeżeli chcecie sobie, słuchajcie, moi drodzy, dodać saldo w jakiś inny sposób, no wystarczy kliknięcie w tą ikonkę tutaj plusa i macie, jak widzicie, szeroką gamę możliwości tutaj do wpłat, tak jak wizy, czy chociażby kryptowaluty. Ja sobie dodam zaraz kryptowalutami trochę, ale wpierw poszukajmy sobie może jakiegoś skina, którego byśmy sobie właśnie dzisiaj rozdali. Na przykład jakiegoś rifle, co byśmy mogli rozdać, jakąś AWP albo kałacha, na przykład tak coś czuję, prawie jak widzicie 2500 skinów, więc będziesz czego wybierać. Weźmy czerwonego skina, żeby to był czerwony, jakiś kowercik ładny. I zobaczmy sobie od price'a, polecimy coś niedrogiego, sobie rozdamy coś ładnego, wpierw poszukajmy, oj kurde, coś kliknąłem, ale może nie od najdroższych, tylko od najtańszych sobie polecimy. I poszukajmy sobie czegoś fajnego, ładnego. Co by się można by było stąd wybrać? Kałaszka, albo może taką AWP Hyper Beast, tylko w stanie field tested, no to poszukajmy sobie tutaj, wpiszmy sobie Hyper Beast. O, wyszukało nam pięknie. Jaką tutaj AWP-kę Hyperbeast by sobie wypłacić? Taką powiedzmy, ona ile kosztuje? 22 dolary. Tylko myślę, że taka AWP-ka właśnie Hyperbeast będzie spoko opcją. Ona kosztuje 22 dolary. Jeżeli sobie spojrzymy, ile to jest 22 dolary, no to wychodzi, że to jest 85 zł powiedzmy. A na Steamie taka AWP-ka Field Tested kosztuje około 110. Także całkiem fajnie, całkiem taniej zdecydowanie na pewno. Więc sobie, słuchajcie, moi drodzy, dodajmy sobie pieniążki tutaj. Ja sobie dodam to bitcoinem, promokod żadnego nie mam, wy możecie wejść z pierwszego linku w opisie, bo tam będzie link do strony. Ja sobie, słuchajcie, tutaj wpłacę te 22 dolary i zobaczymy się za chwilę. Okej, moi drodzy, my już jesteśmy z powrotem, jak widzicie, moje saldo zostało tutaj doładowane. Doładowałem sobie 24 dolary i właściwie, nie wiem, po niecałej minucie czy dwóch wszystko doszło, bo sobie tak naprawdę sprawdziłem maila. I to nie wiem, zajęło mi dosłownie chwilę, wyłączyłem go i tutaj moje pieniądze były. Także wszystko fajnie działa. Sobie patrzmy, jaką AWP moglibyśmy sobie tutaj wziąć. Na przykład tą taką z naklejką G2 bodajże. Także sobie tutaj, jak widzicie, dodaliśmy sobie do koszyka. Klikamy purchase i tutaj czekamy, za chwilę wszystko powinno być. Ok, waiting for the seller
żeby czekam teraz na osobę, która posiada tego skina, żeby wysłał tą ofertę, bo wszystko jest tak naprawdę P2P, czyli player właściwie to player, żebyście po prostu nie zostali w żaden sposób oskamowani. Także my sobie teraz poczekamy chwilę, powinno liczyć, że nie zajmie to długo i tutaj ta osoba z drugiej strony to wszystko zaakceptuje. I o, jak wiecie, już tutaj mamy, klikamy accept, get your items, przynosi nas, jak widzicie, do strony tutaj Steamowej. Klikamy respond to trade, właśnie respond to offer. Trade is no longer available. O, właściwie już zaakceptowałem. Aha, samo się nawet mi się wydaje właściwie zaakceptowało, także całkiem spoko, szybko, jak widzicie, wszystko przeszło. Jak widzicie, zaakceptowaliśmy, ta awupka jest już w moim ekwipunku. I myślę co, zobaczmy sobie, jak ona wygląda, słuchajcie, w grze. Oko, jesteśmy z powrotem w CS-ie. Item przyszedł i jaki to jest item? Surprise, surprise, jest to AWP Hyper Beast. I dosyć ładna jest ta AWP-ka, sobie zamienimy to. Przejdźmy sobie na jakąś tutaj może mapkę. Na przykład tą do screenshot, bo jesteśmy na tej mapce, gdzie się pokazuje wszystkie skiny. Zmienimy sobie na jakąś taką ciemniejszą mapę. Kupmy sobie tą AWP-kę i sobie zobaczmy, jak ona wygląda. No, nie powiem, jest ładna, prezentuje się całkiem fajnie. Naklejka, jak widzicie, świeci się. Wszystko fajnie wygląda, AWP-ka. I jeżeli chcecie sobie ją, moi drodzy, zgarnąć, no to nie ma nic prostszego. Wystarczy, że zalekujecie ten film, wejdziecie na Discorda, do którego link również znajdziecie w opisie i tam w sekcji z konkursami będzie można wygrać tą AWP. Nie będzie nic prostszego, wystarczy będzie tak naprawdę zareagować tam reakcją pod odpowiednim postem. Jednak, żeby ukazała wam się ta opcja z konkursami, musicie trochę popisać na serwerze. Niedługo, ale trochę, takie są wymogi. Tutaj się w ogóle właściwie coś ruszało. Frigi, dobra, nie, nie. To jest jakaś dziwna reklama. My tego nie chcemy. A, bo to tutaj jest to. No dobra, także jak widzicie, moi drodzy, AWP-a jest przyszła. Także, moi drodzy, jeżeli wy chcecie sobie sprzedać lub kupić jakiegoś skina, no to możecie zerknąć na stronę shadowplay.com. Link do niej znajdziecie w opisie. Bawcie się dobrze. Życzę wszystkim miłego dnia i do następnego razu. Cześć!